Depresja. Cierpi na nią nawet 5% populacji, a z każdym rokiem chorych przybywa. Symptomów nie należy ignorować, bo depresja może dotknąć każdego. Mówią o tym specjaliści kliniki Wolmet z Dubia. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób, a do 2030 roku zajmie pierwsze miejsce na liście najczęstszych schorzeń. W tej chwili na całym świecie cierpi na nią ponad 264 miliony osób w każdym wieku, choć częściej dotyczy ona kobiet niż mężczyzn. Dodatkowo na rozwój depresji wpływa trwająca pandemia i izolacja społeczna. Teraz depresja XXI wieku, to jest taka nowa forma depresji, anhedonia, która polega na braku odczuwania przyjemności. Ta nowa forma depresji dotyczy ludzi, wydawałoby się, bardzo szczęśliwych, którzy mają wysokie wykształcenie, mają wysoką pozycję społeczną, mają pieniądze, mają, można powiedzieć, wszystko, a są nieszczęśliwi, niezadowoleni. Widzimy na przykład aktorzy, którzy mają wszystko, a popełniają samobójstwa, czy na przykład jacyś celebryci. I jest to właśnie taka depresja, która nic nas nie cieszy. I to jest głównym objawem właśnie brak przyjemności z odczuwania świata, z odczuwania życia, że się żyje. Taka depresja jest leczona właśnie, jeśli to jest stan umiarkowany lub ciężki, w szpitalach psychiatrycznych. Z danych ZUS w trzecim kwartale 2020 roku liczba absencji chorobowych z powodu epizodów depresyjnych wyniosła ponad 1 200 000, podczas gdy rok wcześniej niecałe 961 tysięcy, natomiast z powodu zaburzeń depresyjnych nawracających wzrosła z 492 tysięcy do 575 tysięcy. Depresja jest niezmiernie szerokim pojęciem. Pod tym pojęciem jest kilka jednostek chorobowych, często do siebie bardzo podobnych, ale nie zawsze. I mamy do czynienia z epizodem depresyjnym, mamy do czynienia z depresją nawracającą, mamy do czynienia z epizodem depresyjnym w chorobie afektywnej dwubiegunowej, mamy zaburzenia nastroju nieokreślone, mamy cyklotymię, dystymię. To są wszystko jakieś podrodzaje depresji. Warto o tym poczytać, bo dużo o tym jest w internecie. Natomiast gdybyśmy mieli w jakiś sposób tak popularno-naukowo do tego podejść, to na pewno jest depresja, która objawia się obniżeniem nastroju, tym, że jesteśmy smutni, obniża nam się napęd, nie chcemy robić tego, co do tej pory robiliśmy, nie chce nam się wstawać, iść do pracy, gotować obiadu, sprzątać. To jest typowa depresja. Ale już za chwilę mogą pojawić się objawy nietypowe, bo u jednego będzie to ograniczenie apetytu, u innego nadmierny apetyt, u jednego bezsenność, u drugiego hipersomnia, ale też oprócz obniżki nastroju może nastąpić wzrost agresywności. Osoba ze zdiagnozowaną depresją powinna być pod opieką lekarza psychiatry i korzystać z pomocy psychologicznej lub psychoterapii.